Każda trasa ma dwa zadania. Są one też umieszczone tak samo na mapie jak punkt. I podchodzimy do zadania. Słuchajcie, przy zadaniu też jest kredka. Też jest kredka i zapisujemy odpowiedź też tą kredką. I na drugiej stronie karty startowej, tak? Po tej stronie. 6 marsz już jest na orientację w Domatówku. Bardzo się jako mieszkańcy tego cieszymy. Bardzo też dziękujemy Darkowi za jego pomysł, za jego pomoc, że on to organizuje. Naprawdę to kosztuje dużo pracy. Proszę mi powiedzieć, rajd rajdem, ale również spotkanie mieszkańców, nie tylko mieszkańców, bo osób, które uczestniczą w tym rajdzie na świeżym powietrzu. Tak, myślę, że to się też cieszy. Też dziękujemy Państwu Jopek, że nam udostępniają tutaj to piękne miejsce na tym stawem, jak jest widać. I też ma to branie. Spora liczba osób uczestniczy w nim. Tak, dzisiaj uczestniczy przeszło setka. Także naprawdę co rajd to jest coraz większe zainteresowanie. Cieszymy się z tego. Z tego co wiem, to nie tylko mieszkańcy gminy Płock. Tak, nie jest tylko mieszkańcy z gminy Płock, tak jak zaobserwowałem, to też i z Władysławowa są ludzie, są z Wejherowa ludzie i z okolic. Każda trasa z tych czterech wszystkich ma jeden punkt, na którym jest ognisko. Ognisko jest na tak zwanym u nas osiedlu Widokowa. I na trasa żółta jest trasa żółta i zielona. To ognisko jest tak powiedzmy w połowie trasy. Zrobiliśmy to w ten sposób, żeby nie było natłoku, żeby nie było maksymalnie dużo ludzi naraz. Powiedzmy to, najpierw przychodzi na ognisko zielona i żółta, a potem jak już praktycznie wszyscy zejdą, to pojawi się na ognisku trasa czarna i czerwona. Mateusz, pierwsze twoje wyjście na taki rajd? Tak. Skąd jesteś? Z Warszkowa. Na takich rajdach w innych miejscowościach już kiedyś uczestniczyłeś? Nie. Pierwszy raz, tak? Tak. Takie podróżowanie po lesie dzisiaj z mapą lubisz? Tak. Do której chodzisz klasy? Drugiej. Druga klasa, więc dzisiaj duży maraton przed tobą. Nie boisz się tej trasy? Nie. Co, jesteś gotowy? Hmm. A, dobra. Powiedzcie mi, skąd jesteście? Jestem Adam Szymański, jestem ze Śniewa. Jestem Jędrzej Oko, z Domatówka. Jestem Przemek ze Śniewa. Powiedzcie mi, chłopaki, przygotowani do dzisiejszego rajdu? Tak, bardzo. Czy to pierwszy twój rajd? Nie, drugi. Pierwszy. Mój trzeci. Czy takie imprezy na terenie gminy Płock, powiatu płockiego powinny być częściej? No powinny, bo jest świetna zabawa na tych rajdach. Co na takich rajdach można, nie wiem, zwiedzić, czego się można nauczyć? Można obserwować różne zwierzęta, rośliny ciekawe i wiele innych informacji uzyskać. No właśnie, zwierzęta, rośliny czy lasy na terenie gminy Płock są ciekawymi lasami i dużo można tam zwiedzić? Tak, bo są bardzo ładne. Co w nich jest takiego ładnego, że jednak przyciąga ciebie jako turystę, jako uczestnika dzisiejszego rajdu do właśnie między innymi podróżowania tymi szlakami? Na przykład bagna takie, zarośnięte wszystko, przyroda taka. No po prostu natura, nie? W tych lasach no jest świetna. Mówiłeś właśnie o tej naturze, też mówiłeś o przyrodzie. Powiedz mi, jak uważasz właśnie, czy taka forma spędzenia wolnego czasu jest czymś dobrym? Tak, można świetnie poruszać się, doskonalić swoje umiejętności i wiele innych rzeczy. Jak u ciebie posługiwanie się, bo widzimy naszej kompas, tak? Jak u ciebie właśnie to posługiwanie się kompasem, busolą, topografia, mapa? Bardzo dobrze, bo można ten dojść do punktu właściwie. Gdzie się uczysz tego? W szkole. Czy ta trasa może być trasą trudną, czy raczej nie? Wymagającą na pewno, trzeba użyć, no tam myśleć strasznie, na mapie się znać i na kompasie. Thank you.
skąd jesteś? Z Domatówka. Jest też z Domatówka. Z Domatówka. A powiedzcie mi, dziewczyny, ciężko było na trasie? Bardzo. Tak. Tak. Były jakieś kłopoty z odczytaniem mapy? No raczej nie. Mapa była dość czytelna. No, mi siostra właśnie pomaga, w ogóle nie rozumiem mapy. No. Było. Było. Powiedzcie mi, co najbardziej was zaciekawiło na trasie? Jakiś punkt może, jakiś ciekawy? Piąty punkt. Był chyba najgorszy i najtrudniejszy. Co to był za punkt? Powiesz nam. Punkt był to piąty, gdzie były tak naprawdę były trzy punkty i trzeba było po prostu zmierzyć albo od bagienek ile jest kroków, albo od drogi i żeby jakiś pasować. To było bardzo dużo pomyśleć przy tym punkcie. Czyli jak ktoś źle wymierzył, to co, mógł wpaść do bagienka? Nie mógł wziąć po prostu zły punkt. I wtedy są jakieś punkty karne? Tak, minus 25 punktów. Dobra, to teraz pochwalcie się swoimi sukcesami i jakie tam wyniki? Ostatnio mieliśmy pierwsze miejsce, a teraz też właśnie liczymy, że na podium, miejmy nadzieję. A jak czasowo to wyszło teraz, jak tutaj z wyników? No mamy godzinę i 20 minut, 6 punktów. I wychodziłyście które? Pierwsze. Czyli bardzo ładnie, czyli jesteście praktycznie tutaj chyba trzecią ekipą, jak teraz widzimy, które już dotarły. Tak. A jaką trasę? A na jakiej trasie jesteście? Jesteśmy na zielonej trasie. Właśnie, powiedzcie nam, jakie są trasy? Jest zielona, czerwona, żółta i czarna. A która trasa jest najtrudniejsza? Najtrudniejsza jest na pewno czarna. Zdecydowanie.